podcast kopernikański, czyli historie jak z książek. Zaprasza Książnica Kopernikańska w Toruniu. Raczkiewicz. Dzień dobry. W podcaście kopernikańskim Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu witam Was serdecznie Jarosław Jary-Jaworski. W dzisiejszym odcinku poznacie Władysława Raczkiewicza, ostatniego przedwojennego wojewodę pomorskiego oraz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie podczas II wojny światowej. O Raczkiewiczu, wojennym prezydencie Polski, wiedzą wszyscy, ale już mało kto wie, że był twórcą idei polskiego Wielkiego Pomorza. O tym porozmawiam z moim gościem, profesorem Jarosławem Kłaczkowem. Ale najpierw poznacie fakty. Przygotujcie głośniki i słuchawki, usiądźcie wygodnie, zaczynamy! Władysław Raczkiewicz urodził się w 1885 roku w gruzińskim Kutaisi, a zmarł 6 czerwca 1947 roku w Rathin w Wielkiej Brytanii. Był politykiem i działaczem społecznym oraz żołnierzem i współtwórcą polskich formacji wojskowych. Walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. W międzywojennej Polsce pełnił szereg kluczowych funkcji w państwie. Był m.in. ministrem spraw wewnętrznych i marszałkiem Senatu. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Londynu, gdzie został mianowany na stanowisko prezydenta RP. Jego historię opowiedziano w komiksie wydanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski pod tytułem Władysław Raczkiewicz, twórca idei Wielkiego Pomorza. Wielkie Pomorze miało być, a teraz tego nie powiem. Posłuchajcie całej rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj profesor Jarosław Kłaczkow. Profesor zwyczajny w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik katedry XIX i XX wieku oraz historii najnowszej. Trasa Raczkiewicza w Toruniu. Wiele osób sobie tą trasą jedzie i zastanawia się, a któż to taki był ten Raczkiewicz? Czy nie jest w tej chwili troszeczkę tak, że za mało wciąż wiemy o Władysławie Raczkiewiczu? Jak zawsze patrzę na zdjęcie Władysława Raczkiewicza, mam trochę jeszcze inne takie wrażenie, że on idealnie pasował do etapu emigracyjnego, uchodźczego, bo jak się na niego patrzy, to jest taki typowy brytyjski gentleman, można powiedzieć, ze świetnie skrojonym garniturem, ze świetną aparycją. Taki, jak to zresztą ktoś zauważył jeszcze w okresie międzywojennym, jak przyszedł na Pomorze, taki typ rasowy Europejczyka, tego północnego Europejczyka. I on rzeczywiście tam swoją też taką sylwetką, wysoką figurą, aparycją, wyglądem, sposobem zachowania się idealnie wpisywał się w pełnione przez siebie urzędy. Był politykiem generalnie koncyliacyjnym. Dlatego też potrafił się zawsze odnaleźć w tych najtrudniejszych dla Polski sytuacjach, czy też dla regionu, chociażby dla Pomorza, w jakim ten region był chociażby po rządach wojewody Stefana Kirtyklisa. No właśnie, będziemy rozmawiać tutaj o czymś, co nazywa się Wielkie Pomorze i podejrzewam, że mało kto w tej chwili wie, co to było Wielkie Pomorze, ale zacznijmy od tego momentu, w którym on przeszedł do historii. W 1939 roku zostaje prezydentem Polski. Czy to była rzeczywiście chwila przełomowa, czy dzięki temu, że on został tym prezydentem, utrzymała się polska państwowość? Trudno na to pytanie tak bezpośrednio odpowiedzieć. Nie był pierwszym kandydatem, może tak to ujmijmy, ale nie wynikało to z racji tego, że negowano by jego kompetencje, tylko z rasowej polityki po prostu. Warto pamiętać, z jakim obozem politycznym był Raczkiewicz jednak związany. Do września 1939 roku był to obóz piłsudczykowski, był to obóz sanacyjny, który sprawował w Polsce władzę od maja 1926 roku, czyli od zamachu stanu Józefa Piłsudskiego, od tak zwanego przewrotu majowego. I piłsudczycy, jak wówczas przejęli władzę, to już jej aż do wybuchu II wojny światowej nie oddali. Natomiast po internowaniu władz polskich prezydenta rządu oraz naczelnego wodza w Rumunii, co miało miejsce po przekroczeniu granicy 18 września 1939 roku, pojawiła się kwestia, kto tą władzę ma przejąć.
te wynegocjowane przez Beka droit de passage, czyli ten bezpieczny przejazd przez teren Rumunii i następnie udanie się do Francji, nie udało się. Między innymi też wskutek nacisków chociażby francuskich. Francuzi byli zainteresowani zmianą opcji politycznej u steru władzy. Z Piłsudczykami za bardzo im nie było po drodze. Natomiast bardzo, bardzo dobrze współpracowali z generałem Władysławem Sikorskim, wielkim zwolennikiem zbliżenia politycznego i wojskowego z Francją przez cały okres międzywojenny. I to właśnie opozycja antypiłsudczykowska tworzy rząd na uchodźstwie. Pierwszy rząd w Angers we Francji 30 września 1939 roku. Natomiast konstytucja kwietniowa daje prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w chwilach takich kryzysowych możliwość wskazania swojego następcy. I Mościcki, będąc internowany w Rumunii, taką czynność urzędniczą dopełnia, tak, wskazuje swojego następcę na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej, już na uchodźstwie, Bolesława Wieniawę Długoszewskiego, ówczesnego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Królestwie Włoch, czyli w Rzymie rezydującego, ale też i bardzo, bardzo, można powiedzieć, integralnego Piłsudczyka, jednoznacznie kojarzącego się z sanacją, byłego adiutanta Piłsudskiego zresztą. I ta kandydatura dla Sikorskiego jest absolutnie nie do przyjęcia i ostatecznie upada, mimo że nawet już ukazał się monitor rządowy z informacją, że nowym prezydentem na uchodźstwie będzie Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Po upadku jednak tej koncepcji zaczyna się szukanie tak zwanego kandydata kompromisowego. Ostatecznie wskutek właśnie takich negocjacji politycznych i też patrząc na to, komu się ostatecznie udało wydostać przez teren przeważnie Rumunii na zachód Europy, i coraz bardziej te oczy kierują się w stronę ostatniego wojewody pomorskiego, czyli Władysława Raczkiewicza, który w okresie międzywojennym, warto to podczas tej audycji przypomnieć, pełnił szereg funkcji. Był czterokrotnie chociażby wojewodą krakowskim, nowogródzkim, wileńskim, na końcu pomorskim. Był marszałkiem Senatu w latach 30-39. Będzie ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Kościołkowskiego, a wcześniej u progu niepodległości też był ministrem spraw wewnętrznych. Więc ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o kierowanie instytucjami państwowymi. Więc nie jest człowiekiem z przypadku. Ma, można powiedzieć, mówiąc dzisiejszym językiem, bardzo bogate CV. Tak można by chyba to ująć. I to ostatecznie, wydaje mi się, wskazuje na to, że on może ten urząd objąć. Raczkiewicz wyraża zgodę i zostaje tym pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Będzie pełnił tą funkcję do swojej śmierci w roku 1947. Umrze oczywiście na terenie Wielkiej Brytanii. No dobrze, ale takim wielkim politykiem, a potem prezydentem RP na uchodźstwie, nie zostaje się tak z marszu. Urodził się przecież w Gruzji. Potem pojawia się Twer, pojawia się Petersburg, a nawet Estonia. Z jakiego domu on wyszedł i dlaczego zaczął od Gruzji? Dlaczego a potem... tak daleko? Tak, i dlaczego tak daleko, bo właściwie do Polski dotarł stosunkowo późno. Urodził się poza Polską i zmarł poza Polską. To jest bardzo częsta cecha polskich losów przełomu XIX-XX wieku. W przypadku rodziny Raczkiewicza to się wpisuje w losy Polaków po powstaniu styczniowym, obywateli państwa rosyjskiego. Po fiasku powstania styczniowego, kiedy ta idea insurekcyjna generalnie zostaje odstawiona do takiego trochę, wydawałoby się, lamusa historii. Polacy godzą się z tym, że walka zbrojna nie przyniesie Polsce niepodległości. Zaczyna się ten okres pozytywizmu, okres pracy tej organicznej. W związku też z rozwojem kapitalizmu, z rozwojem gospodarczym Imperium Rosyjskiego, z otwieraniem się różnego typu możliwości podejmowania prac na terenie całego imperium, wielka taka wędrówka trochę, może nie ludów, ale wielka wędrówka Polaków. Tak? Polacy, którzy są wykształceni, Raczkiewicz urodził się w rodzinie prawniczej, jego ojciec był prawnikiem, dostają posady na terenie całego Imperium Rosyjskiego. I akurat rodzina Raczkiewicza tak właśnie trafia do Gruzji. Nie jest to żadna zsyłka, tak? Tylko on po prostu tam podejmuje pracę. I wszystko toczy się tak aż do wybuchu Wielkiej Wojny. Kiedy wybucha Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa, 3 lata później dochodzi do tragicznego w skutkach dla całej ludzkości przewrotu bolszewickiego i dojściu komunistów do władzy. Tak zwanej rewolucji październikowej. Tak zwanej rewolucji październikowej, która była w listopadzie i była bardziej przewrotem niż rewolucją. Często tak bywa. Dojście do komunistów do władzy rozpoczyna, można powiedzieć, najbardziej chyba krwawy okres dziejów w Rosji, który się zakończy śmiercią wielu milionów istnień ludzkich. I w tym już zbolszewizowanym świecie nie ma absolutnie możliwości funkcjonowania. Dlatego też te rodziny polskie stamtąd, z tego piekła bolszewickiego, chcą
jak najszybciej po prostu wydostać. I rodzinie Raczkiewicza się udaje wydostać z tamtego piekła bolszewickiego, co nie wszystkim się. I oni się znaleźli na terenie nowo tworzącej się od 11 listopada 18 roku zmartwychwstałej po 123 latach niewoli Polski. Czy epizod bycia żołnierzem był dla niego bardzo ważny, bo z tego, co wyniknęło z mojej analizy i researchu, był uczestnikiem pierwszej wojny, ale walczył też w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak, bo ma epizod oczywiście w korpusach polskich tworzonych w Rosji. To oczywiście są wojska białe, tak? Nie mają nic wspólnego z bolszewikami. Działa później w Naczpolu też między innymi. I właśnie ma ten swój epizod w wojnie polsko-bolszewickiej. Można powiedzieć tak, wszyscy zaangażowani w działania na rzecz niepodległej Polski. Nie znam ani jednego takiego przypadku, kto by się uchylał od założenia munduru i wzięcia karabinu do ręki. To było coś naturalnego. To wynikało też z wychowania, z tradycji niepodległościowej, powstańczej, patriotycznej. Czyli trafia do Polski razem z rodziną, potem ma wielką karierę polityczną. Wymienianie kolejnych jego stanowisk trwałoby dosyć długo i w końcu zostaje wojewodą pomorskim, jako czwarte jego stanowisko wojewody. I wtedy pojawia się, no właśnie, czy wtedy pojawia się koncepcja Wielkiego Pomorza, czy dopiero troszeczkę później? On zostaje tym wojewodą w 1936 roku, a skąd się bierze Wielkie Pomorze? I co to jest? Jest to związane, można powiedzieć, z takim szerszym problemem. Tak? Trzeba pamiętać, jaki charakter też i położenia geograficznego miało województwo pomorskie. Było jedynym, można powiedzieć tak, pechowo położonym województwem w Polsce. Na północy było morze, na wschodzie były niemieckie Prusy Wschodnie i wolne miasto Gdańsk, z którym ciągle mieliśmy jakieś problemy. Na zachodzie była niemiecka prowincja Pomorze, i jeszcze prowincja zlikwidowana przez Hitlera w 1938 roku, tak zwana Marchia Nadgraniczna, Poznań, Prusy Zachodnie. To wyglądało po prostu tak, jakby ktoś wbił nóż w Niemcy, tak? Idący w stronę morza. Niemcy nazywali nasze Pomorze korytarzem, tak? I to pojęcie zresztą robiło furorę na zachodzie. Francuzi też używali pojęcia koridor. Każdy, kto patrzył na mapę, widział, no tu Niemcy, a tu w środku Polska, tak? Dlatego tu było dużo wojska oczywiście, tak? To też miał zapewnić Polakom mieszkającym, bo to nie było tak, że teren był jakiś mieszany narodowościowo. Nie, to był teren polski, tak? Tu ponad 90% mieszkańców było ludności polskiej. Tak samo zresztą po obu stronach, po drugiej stronie granicy też mieszka ludność polska na terenie Prus Wschodnich, czy na terenie chociażby powiatu złotowskiego należącego do Niemiec. Ale tam w obrębie państwa niemieckiego ulegała stopniowej germanizacji. Natomiast tu ten teren przydzielony Polsce był w większości, zdecydowanej większości polskim. Pomorze było w ogóle jednym z najbardziej polskich w sensie etnicznym województw, tak? Miało ponad 90% ludności polskiej, kilka procent ludności niemieckiej i bardzo niewielki procent ludności żydowskiej. Więc poznańskie Pomorze, Górny Śląsk zdecydowanie różniły się też etnicznie od pozostałych województw II Rzeczypospolitej. Czyli to jest mit, że były to ziemie, na których mieszkało bardzo dużo Niemców? Tak, to jest mit, bo duża część Niemców, którzy mieszkali na tych terenach do 1918 roku, wyjechało po prostu. W ramach opcji, albo jeszcze nawet przed decyzjami Traktatu Wersalskiego. I ten procent Niemców radykalnie się zmniejszył. Dlatego też to województwo należało wzmocnić. Wzmacnia się w różny sposób. Najlepiej się wzmacnia każdy organizm gospodarczo. Pamiętajmy, że okres międzywojenny to jest czas trudny nie tylko dla Polski, nowo odbudowywanego państwa, ale w ogóle dla świata. Świat po I wojnie światowej się bardzo mocno pozamykał. Najpierw była odbudowa zniszczeń wojennych, później była hiperinflacja. Później był krótki okres oddechu i przyszedł wielki kryzys, lat 29-33, który w Polsce trwał do 35 roku, który zrujnował, można powiedzieć, społeczeństwa europejskie i dał okazję dojścia do władzy siłom skrajnym, jak na przykład w Niemczech. Wielki kryzys wygenerował ruch Hitlera i niestety jego dojście do władzy, co okazało się zgubne dla Niemiec, ale przede wszystkim dla świata. Te zjawiska kryzysowe zaczynają zanikać, również w Polsce, tak gdzieś od 1935 roku. Zbiega się to ze zmianą też ekipy politycznej. Po śmierci Piłsudskiego następuje dekompozycja obozu sanacyjnego i pewne podzielenie się strefami wpływów. Ryt Śmigły zajmuje się wojskiem, rząd z premierem Składkowskim zajmuje się sprawami higieniczno-sanitarnymi, bardziej sam premier, tak? On jest tym najżywiej zainteresowany bezpieczeństwem wewnętrznym.
Natomiast prezydent sobie tak przygarnia ten wątek gospodarczy, tak? I stąd wraca do polityki i do polityki gospodarczej, co było najbardziej istotne, jak w postaci wicepremiera Kwiatkowski, który jest wielkim zwolennikiem roli państwa w gospodarce, ale w tym czasie nie ma innej możliwości i wielkich inwestycji gospodarczych. Tworzy chociażby plan 15-letni, który ma przekształcić Polskę z kraju rolniczo-przemysłowego w przemysłowo-rolniczy. Czuję coś, że tu się zbliża słowo Gdynia. Tak, Gdynia oczywiście się zbliża, która oczywiście była budowana przecież już od lat 20. Notabene Władysław Raczkiewicz jako minister spraw wewnętrznych podpisał decyzję o nadaniu praw miejskich właśnie Gdyni. I właśnie kiedy Raczkiewicz przychodzi, zbiega się to z tym ożywieniem gospodarczym w polskiej ekonomii. Pojawiają się większe pieniądze, które idą w infrastrukturę, idą w gospodarkę. W budowie silnego Pomorza idzie to w parze z tym hasłem Wielkiego Pomorza, czyli powiększeniem jego obszaru. Zatarciem granic zaborowych, ale też i zatarciem granic wewnątrzzaborowych. Dlatego też do Wielkiego Pomorza na podstawie ustawy sejmowej z czerwca 1937 roku, a zrealizowanej w kwietniu 1938 roku, zostają włączone i tereny dawniej należące do państwa pruskiego, i tereny dawniej należące do Rosji przed 1918 rokiem. Czyli ono rzeczywiście staje się to Pomorze Wielkie. Tak, bo i do tego województwa pomorskiego trafiają całe Kujawy, i zachodnie z Bydgoszczą, i Inowrocławiem, i wschodnie z Włocławkiem i Brześciem Kujawskim, i ziemia dobrzyńska z Lipnem i Rypinem. No to przetrwało po wojnie bardzo długo ten podział. Tak. I w jakiejś mierze ta decyzja, za którą bardzo mocno wtedy też postulował, agitował Raczkiewicz, rozmawiając między innymi chociażby przecież też i w Bydgoszczy, tak? Przekonując do tej idei, żeby odejść z województwa poznańskiego i przyłączyć się do Wielkiego Pomorza, przekonał, w sposób przekonywujący używał argumentów. Można powiedzieć, dała taki zaczyn dla dzisiejszego regionu kujawsko-pomorskiego, bo te ziemie się wtedy spotkały. Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek, Toruń, Grudziądz nagle spotkały się w jednym organizmie wojewódzkim. Czy można powiedzieć tak przewrotnie, że Kujawsko-Pomorskie jest odległym dzieckiem Raczkiewicza? Nie wiem, czy bym postawił taką tezę, natomiast wtedy po raz pierwszy te wszystkie miasta się po raz pierwszy w historii zeszły w jednym organizmie wojewódzkim. I wydaje mi się, że to na pewno procentowało właśnie po zakończeniu II wojny światowej, bo w 1945 roku, kiedy powstaje województwo pomorskie, pod taką nazwą, tyle że już bez Gdańska, w granicach zbliżonych do dzisiejszego kujawskiego, te wszystkie miasta są właśnie w tym jednym organizmie. Czyli jest to nawiązanie jednak do tego Wielkiego Pomorza, podzielonego w roku 1945 na województwo gdańskie i pomorskie. Dopiero w 1950 roku nastąpi zmiana nazwy województwa na bydgoskie. Dość zaskakującą rzeczą dla ludzi dzisiaj, zwłaszcza młodych, jest to, że Gdynia była, że tak to powiem, pod Toruniem, ale to chyba nie wpłynęło pozytywnie na nasze relacje z Torunia i Bydgoszczy, bo Bydgoszcz też była jakby pod Toruniem. Czy rzeczywiście powodowało to potężne problemy i konflikty, że Toruń był stolicą, a Bydgoszcz nie? Myślę, że nie. Bydgoszcz na pewno zgłasza postulaty stołeczności wojewódzkiej na początku lat 20. Druga połowa lat 30. generuje inne konflikty, bardziej takie istotne przede wszystkim dla państwa i dla jego bezpieczeństwa, czyli stopniowe zagrożenie wojną ze strony coraz bardziej silnych, potężniejszych i stawiających żądania terytorialne Niemiec, tak? Przypomnę, że w kwietniu 1938 roku, kiedy tworzy się Wielkie Pomorze, priorytetem jest bezpieczeństwo państwa, tak? Niech wszyscy zwrócą uwagę na inny fakt, że te granice nowego województwa pokrywały się w dużym stopniu z granicami okręgu wojskowego też. DOK-8, dowództwo okręgu korpusu, które też miało siedzibę w Toruniu. Było oczywiste, że tam, gdzie jest siedziba władz wojskowych dla danego okręgu wojskowego, musi być też wojewoda. W tym samym mieście, bo musi być szybka komunikacja i łączność między nimi i możliwość nawet spotkania się bezpośredniego. To odgrywało bez wątpienia też ważną rolę. Miesiąc wcześniej Hitler zajął Austrię, a szykował się na Czechosłowację, którą połknął w etapach od września 1938 do marca 1939 roku. Więc to, co się dzieje wokół, zajęcie Kłajpedy też w marcu 1939 roku, przede wszystkim generuje inną dyskusję, nie dotyczącą tego, gdzie ma być wojewoda, czy nagle nie pójdziemy na front walczyć po prostu o swoją niepodległość. Czas rządów Raczkiewicza tutaj na terenie Wielkiego Pomorza to są właśnie też inwestycje mające na celu i rozwój gospodarczy, i jego wewnętrzne też konsolidacje i wzmocnienie. Warto przecież przypomnieć, że w czasie rządów Raczkiewicza następuje budowa portu rybackiego w dzisiejszym Władysławowie, wtedy to była Wielka Wieś, i umocnienia na Helu.
Czyli krótko mówiąc, mimo tego, że rządził no, tak naprawdę 3 lata, to bardzo dużo zmienił. Panie profesorze, ile potrzebował, żeby udały mu się wszystkie plany? Myślę, że Pomorze byłoby na pewno zupełnie inne, gdyby nie II wojna światowa, bo wpisywało się też ten plan 15-letni wicepremiera Kwiatkowskiego. Między innymi zaczęto wówczas budować polską autostradę. Zawsze słyszymy o tej niemieckiej autostradzie, która miała iść z Królewca do Berlina i Hitler żądał tej eksterytorialnego pasa dla tej autostrady, tak? Jako jedno z tych żądań, które stawiał Polsce od końca 1938 roku. Natomiast nie przebija się do świadomości polskiej to, że my również wówczas zaczęliśmy właśnie budować autostradę Gdynia-Katowice. Czyli mogliśmy mieć Wielkie Pomorze, a tak wojewoda Wielkiego Pomorza został prezydentem Polski, ale niestety na wychodźstwie. Jak to wszystko wyglądało w tym rządzie na wychodźstwie? Czy on miał wsparcie angielskich władz? Bo w komiksie spotykamy się tu między innymi dlatego, że Urząd Marszałkowski stworzył taki komiks o Władysławie Raczkiewiczu. W tym komiksie jest sugestia, że Churchill mu nie ufał i wysłał szpiegów, żeby sprawdzili, kim on jest. Churchill jeszcze wówczas nie był premierem. Premierem zostanie dopiero 10 maja 1940 roku, kiedy już front we Francji właściwie będzie trzeszczał w szwach i Francja się będzie chwiała i niedługo później upadnie. Tam wielka potęga militarna przegra sromotnie wojnę z Hitlerem. Jaka była pozycja Raczkiewicza? Trzeba pamiętać o dwóch aspektach. Polityczny, tak, czyli jednak jest może nie outsiderem politycznym, ale jest reprezentantem ugrupowania politycznego, które jest oskarżane o klęskę wrześniową. Tak? O to, że błyskawicznie Niemcy pokonali tą potężną armię polską. Że to hasło śmigłego rydza, nie oddamy ani guzika, okazało się takie, jakie się okazało. Śmigły rydz przekroczył granicę zamiast walczyć do końca ze swoimi żołnierzami. Tak? Różne zarzuty krzywdzące bardzo często padały. Taką refleksję dopiero zaczęto nabierać, jak zobaczono klęskę Francji w maju i czerwcu 1940 roku. Jak po prostu ten nowy sposób prowadzenia wojny, którą Niemcy zaproponowali w Blitzkrieg, okazuje się zupełnie innym sposobem prowadzenia wojny, niż według których myśli z tego starego sposobu prowadzenia wojny byli zwolennikami na przykład Gamelin, tak? Jeden z najbardziej prominentnych wojskowych francuskich. I to rozminięcie się właśnie na tym teatrze wojennym różnych sposobów wojowania owocowało takimi, a nie innymi wynikami na polach bitew. Więc był przedstawicielem obozu, który formalnie przegrał wojnę. Ale dwa, na pewno też wpływ na to taką, a nie inną jego też sytuację, mogła mieć też wpływ na postępująca oczywiście choroba. Tak? Tuż przed wybuchem wojny zdiagnozowano u niego białaczkę, z którą bardzo długo walczył i na którą ostatecznie zmarł w roku 1947. Nie działała ona widocznie w sposób błyskawiczny, ale bez wątpienia każda choroba osłabia jednak efektywność. Warto pamiętać o tych właśnie uwarunkowaniach politycznych przede wszystkim. Pozycja Sikorskiego była bardzo silna. Popierali go Francuzi, a od 1940 roku w pełni popierali go Brytyjczycy, czyli Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, po dymisji Neville'a Chamberlaina. I w grze politycznej, jaką potencjalnie Piłsudczycy mogli prowadzić z opozycją, na pewno w związku z tym byli na słabszej pozycji, bo nie mieli poparcia aliantów w potencjalnym próbach odwołania Sikorskiego. Raczkiewicz podejmował dwukrotnie próby odwołania Sikorskiego z funkcji premiera. I jeszcze jeden czynnik, który mógł wskazywać też na taką właśnie też i cechy osobowościowe, ta koncyliacyjność, tak? O czym wspominałem wcześniej. Ugoda paryska, którą przecież zawarł z Sikorskim, przekazywała de facto dużą część uprawnień prezydenta premierowi. Tak? Prezydent tego czasu wojny godził się z tym, że jego rola, mimo że zapisana bardzo silna w Konstytucji Kwietniowej, w czasie wojny musi zostać jednak wskutek takich, a nie innych czynników, o których mówiłem wcześniej, zredukowana. I ta jego koncyliacyjność też właśnie tutaj bardzo dobrze się znajdowała w tym właśnie trudnym dla Polski i Polaków momencie. Czy możemy dzisiaj w ogóle spróbować odtworzyć to, jakim on był człowiekiem? Po prostu jakim człowiekiem był Raczkiewicz? Czy był po prostu politykiem, który został uwikłany chyba w jeden z najtrudniejszych momentów w historii? Ale czy, nie wiem, miał jakieś hobby? Czy był rzeczywiście takim dżentelmenem, jak pan mówi? Coś lubił, czegoś nie lubił? Czy w ogóle to zeszło na enty plan ze względu na to, że no, czasy były delikatnie, powiedziawszy, ciężkie? Czasy były ciężkie też i ludzie byli trochę inni niż dzisiaj. Ten garnitur państwowca, który Raczkiewicz założył,
wraz z wejściem w życie polityczne, czyli z chwilą wybuchu I wojny światowej, on już tego garnituru nigdy nie zdjął po prostu i nosił go do śmierci. Aczkolwiek jest trochę takich wskazówek. Można zresztą o tym poczytać w takiej pracy zbiorowej, którą przygotowaliśmy 5 lat temu, Londyńska Reduta. I pierwszy tam był poświęcony wyłącznie Władysławowi Raczkiewiczowi. O jego zainteresowaniach sportem na przykład, tak? To też zresztą znowu się by wpisywało w ten taki etos dżentelmena, tak? Mhm. Dżentelmenowie brytyjscy, tak? Byli wielkimi fanami sportu. I Raczkiewicz z tym swoim takim sposobem bycia wpisywał się też w ten nurt taki zachodnioeuropejski. Był takim klasycznym zachodnim politykiem na tym naszym środkowoeuropejskim gruncie. Spotykamy się, tak jak mówiłem, dlatego, że Urząd Marszałkowski wydał taki komiks. Kiedy zaproponowano panu konsultowanie tego komiksu, co pan pomyślał? Pomysł na przedstawianie historii Polski w komiksach jest świetny, bo komiks w ogóle miał taki regres. On był bardzo w Polsce, Polacy byli bardzo zakochani w komiksach kiedyś, tak? Słynne serie o agencie J-23 czy kapitanie Żbiku cieszyły się niesamowitą popularnością. W czasach Gierka z kolei, jak już tak byliśmy bardzo tak, tacy na luzie, byliśmy tacy amerykańscy, zaczęły się pojawiać takie westernowe komiksy z Biniobilem na przykład, ale też jakieś nawiązania też do jakichś prasłowiańskich dziejów o Kajku i Kokoszu na przykład. Później fantasy różnego typu w latach 80., co było związane też z renesansem w ogóle science fiction i popularności tego nurtu w polskiej literaturze. I później, jak zaczęła się transformacja, ludzie mieli większe problemy, tak, budowali kapitalizm i tak dalej. Ten komiks trochę się zminimalizował, jeśli chodzi o zainteresowania wśród młodych ludzi. Dlatego się bardzo ucieszyłem, że właśnie Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski zaczął kultywować tą historię poprzez komiksy. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób docierania do młodych ludzi. Bo w sposób taki troszeczkę sensacyjny, bo mamy tutaj ten wątek też szpiegowski właśnie w tym komiksie. Pokazuje się Polakom, młodym Polakom, którzy później będą kiedyś może przyszłymi wojewodami, politykami, zajmującymi szereg ważnych miejsc w życiu publicznym i społecznym Polski, którą pewnie już moje pokolenie nie będzie oglądać, bo już go nie będzie na tym świecie, że pewien system wartości, pewne postacie, które budowały tą polską państwowość w czasach, kiedy nas nie było, są pewnymi wzorcami, z których powinniśmy czerpać wzory do naśladowania, do postępowania. Teraz będzie na koniec pytanie bardzo ogólne. Jak pan powie, że jest za ogólne i powie, że nie będę odpowiadał, to się nie obrażę. Jakie jest dziedzictwo Władysława Raczkiewicza, prezydenta RP na uchodźstwie? Co z tego, co zrobił, możemy uznać dzisiaj za warte kontynuacji? Myślę, że ta idea państwowości, ale też i idea budowania tych więzi regionalnych. Raczkiewicz nie był związany z Pomorzem, natomiast bardzo mocno wszedł w ten region. Można powiedzieć z marszu, od razu poczuł się Pomorzakiem, kiedy objął Urząd Wojewódzki Pomorski, mieszczący się w dzisiejszym Kolegium Majus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I cały ten jego ponad 3-letni okres działalności jako wojewody pomorskiego służył dwóm celom. Silnej Polsce i silnemu polskiemu Pomorzu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj poznaliście męża stanu, dalekowzrocznego polityka przez lata związanego z polskim Pomorzem oraz prezydenta RP strzegącego polskiej państwowości przez tragiczne lata II wojny światowej. Teraz możecie poszerzyć wiedzę o Władysławie Raczkiewiczu. Wystarczy wpisać jego nazwisko do wyszukiwarki albo wpaść do Książnicy Kopernikańskiej po książkę o nim. Albo do jakiejkolwiek innej biblioteki blisko Was, bo w końcu nasz podcast słychać na całym świecie. Partnerem głównym podcastu kopernikańskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a podcast został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W następnym odcinku poznacie wielką gwiazdę polskiego kina przedwojennego, której piosenki śpiewał i Eugeniusz Bodo, i Adolf Dymsza. Do usłyszenia w podcaście kopernikańskim.